To jest podcast Inżynier Naturalnie. Posłuchaj o energetyce i otaczającym nas świecie. Nazywam się Izabela Krakowiak i zostanę Twoim przewodnikiem po technologii, odnawialnych źródłach energii i ekologicznym spojrzeniu na codzienność. Do dzieła! Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Inżynier Naturalnie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony pszczołom. Zastanowimy się, jaka jest kondycja pszczół we współczesnym świecie, co im zagraża i jak można im pomóc. Kiedy pszczoły wyginą, rodzajowi ludzkiemu pozostaną jedynie 4 lata istnienia. Z pewnością każdy spotkał się już gdzieś w przestrzeni publicznej z tym cytatem. Jego autorstwo przypisuje się błędnie genialnemu fizykowi i matematykowi Albertowi Einsteinowi. Ale ile jest w tym prawdy? Co tak naprawdę zawdzięczamy pszczołom? I czy każda pszczoła jest pszczole równa? Jeśli tak samo jak mnie martwi Cię kondycja naszych latających zapylaczy i chciałbyś poznać odpowiedzi na powyższe pytania, to wysłuchaj ten odcinek. Cytat z Einsteina. Prawda czy mit? Zanim przejdę do kwestii samych pszczół, pobawię się przez chwilę w pogromce mitów. Otóż faktycznie cytat ten nie ma nic wspólnego z Einsteinem. Fizyk w żaden sposób nie odnosił się naukowo do kwestii pszczół. Ponadto cytat ten po raz pierwszy ujrzał światło dzienne na łamach Association Press w 1994 roku, a więc 39 lat po śmierci Einsteina. I z pewnością Einstein nie użył w żaden sposób zakrzywienia czasoprzestrzeni tylko po to, żeby wspomnieć w jakiejś gazecie o pszczołach. Od momentu ukazania się tego artykułu coraz więcej mediów zaczęło powielać ten cytat. Jak niestety często bywa, kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. Można by nawet zaryzykować, że mieliśmy do czynienia z czymś na kształt wirala. Jeśli chciałbyś zapoznać się szerzej z obalaniem tego mitu, to polecam książkę 365 faktów o pszczołach autorstwa Martyny Walerowicz. Pszczoła a pszczoła. Czyli czy każdy żółto-czarny owad zapylający to samo? Pierwsze, co przychodzi większości ludzi do głowy, gdy pojawia się słowo pszczoła, no to miód i ul. Do tego przyzwyczaiły nas popkultura i marketing. W animowanych bajkach dla dzieci nie zobaczymy innego obrazu pszczoły niż ta, dla której celem życia i niejako marzeniem jest produkcja nieprzebranej ilości miodu na potrzeby ludzi. Jest to wierutna bzdura. Czy wiedziałeś, że w Polsce żyje ponad 470 gatunków pszczół? A ile z nich zamieszkuje i pracuje w ulach? 1. Jest to pszczoła miodna. Przyznam, że sama nie miałam kiedyś pojęcia o liczbie tych różnych gatunków. Od kiedy jednak przeprowadziłam się na wieś, obserwuję najróżniejsze owady przylatujące do kwitnących kwiatów. W samej Europie możemy wyróżnić 2000 gatunków pszczół, a na świecie 20 tysięcy. Wśród pszczół wyróżnić można 7 rodzin, z których aż 6 występuje w Polsce. Ostatnia jest endemiczna dla Australii. Dla niespecjalisty takiego jak ty czy ja, który nie poświęcił życia tym pięknym i pożytecznym owadom, bardzo trudne będzie ich prawidłowe rozpoznanie. Nie wszystkie przecież są żółto-czarne, z uroczym futerkiem. Ich rozmiary też mogą być różne, od kilku milimetrów nawet do 3 centymetrów. Różni je bardzo wiele, na przykład sposób gniazdowania. Zamieszkują najdziwniejsze miejsca, norki w ziemi, puste łodygi, spękane drzewa, stare mury i wiele więcej. Większość gatunków pszczół to samotnice. Nie budują skomplikowanych społeczności, na czele których stoi królowa. Muszą same o siebie zadbać, znaleźć bezpieczne schronienie i pokarm. Istnieje też wiele innych gatunków owadów podobnych z wyglądu do pszczoły. Dzielą z nią ubarwienie, rozmiary, zachowanie. Jest jednak sposób na to, jak odróżnić pszczołę od jej naśladowców. Pszczoły mają 6 nóg i 2 pary skrzydeł, czyli 4 sztuki. Muchówki, no pospolicie muchy. Często przypominające pszczoły mają tylko jedną parę skrzydeł, a więc 2 sztuki i nie posiadają przewężenia między tułowiem a odwłokiem. Budowa pszczoły miodnej. Zanim przejdę do tego, co robi pszczoła, chciałabym omówić jej przystosowanie do wykonywania takiej pracy. Skupię się tutaj na gatunku, który ma dla nas ludzi
największe znaczenie – pszczole miodnej. Na swojej drodze od narodzin ku dorosłości pszczoła przechodzi przeobrażenie zupełne i wygląda to w następujący sposób. Ze złożonych przez królową i doglądanych przez robotnicę jaj wylęgają się larwy lub inaczej czerwie. Prawidłowo pielęgnowane larwy stają się następnie poczwarkami. Wyglądem przypomina ona postać dorosłą, jest jednak nieruchliwa. Ostatnim etapem jest przemiana poczwarki w postać dorosłą zwaną imago. Dorosła pszczoła robotnica mierzy od około 1,2 cm do 1,5 i waży przeciętne 100 mg. Czyli człowiekowi o masie 70 kg odpowiada wagowo około 700 tysięcy pszczół. Muszę przyznać, że na mnie robi to duże wrażenie. Z tułowia wyrastają jej dwie pary skrzydeł, dzięki którym pszczoła może z taką gracją latać z kwiatka na kwiatek. Także na tułowiu znajdują się trzy pary odnóży, z których ostatnia para wyposażona jest w specjalne koszyczki służące do transportu pyłku. Robotnica nie ma potrzeby rozrodu, no od tego jest królowa. Dlatego jej narządy rozrodcze zostały przekształcone w żądło, stanowiące mechanizm obronny. Znajduje się ono na końcu odwłoka. I teraz bardzo istotna uwaga dotycząca żądlenia i różnic między pszczołą a osą. Żądło pszczoły nie jest gładkie, dlatego po wbiciu go w skórę przeciwnika nie ma ona szans na jego łatwe wyjęcie. Taka próba kończy się śmiercią zwierzęcia. Co innego osa, jej żądło jest gładkie, przez co może ona użądlić wielokrotnie, póki ma zapas jadu. Zarówno użądlenie pszczoł, jak i osy jest bolesne, jednak dla większości ludzi nieuczulonych na jad nie stanowi zagrożenia. Pszczoły występujące w Polsce nie są z reguły agresywne. Co robią pszczoły i co im zawdzięczamy? Po pierwsze, miód. Najprościej byłoby powiedzieć, że pszczoły zapylają kwiaty i produkują miód. Nie jest to jednak prawda. Tak samo jak tlen wytwarzany przez rośliny jest produktem ubocznym procesu pozyskiwania energii. Tak samo zapylanie i wytwarzanie miodu nie jest podstawą życia pszczół. Tak naprawdę, jak dla każdego gatunku żyjącego na Ziemi, ich celem jest przeżycie i zapewnienie przyszłości swojemu gatunkowi. No, może z wyjątkiem gatunku ludzkiego, który robi wszystko, żeby jak najszybciej i jak najboleśniej się wytępić. Ale wracając do pszczół. Żeby przeżyć, trzeba jeść. Niezbędnym składnikiem spożywczym dla nich są białka i cukry. Te pierwsze znajdują w pyłku roślinnym, te drugie w nektarze kwiatowym. Zbierając pyłek, pszczoła musi odwiedzić wiele kwiatów. Nieświadomie lub świadomie, bo kto ją tam wie, przenosi drobiny pyłu z kwiatka na kwiatek, zapylając go. I co ciekawe, pszczoły są wybredne. I każdy gatunek ma swoje ulubione rośliny. Nie dziw się więc, że część roślin w Twoim ogrodzie lub na balkonie nie jest odwiedzana. Może po prostu w sąsiedztwie nie żyją odpowiednie gatunki pszczół? Kiedy pszczoła przyniesie zebrany z kwiatów produkt, są one następnie przetwarzane, czyli mieszane z pszczelą śliną, zawierającą odpowiednie enzymy. Powstały miód umieszczany jest w komórkach i stanowi dodatkowe źródło pożywienia. Na smak miodu mają wpływ rośliny i miejsca, z jakich zostały zebrane pokarmy. Poza miodem dla ludzi wartość mają również wosk, propolis i pyłek. Po drugie, zapylanie. Bez miodu dałoby się żyć. Bez zapylania raczej ciężko. Jeśli chodzi o statystyki, to okazuje się, że ponad 70% roślin stanowiących pożywienie na świecie i będących też źródłem pożywienia dla zwierząt jest zapylana przez pszczoły i pszczołowate. Do tych roślin zaliczamy przeważającą większość warzyw i owoców, bo niektóre, jak na przykład pomidor, mogą się samo zapylać, ale też kawę czy bawełnę. Pozostałe niecałe 30% roślin to w głównej mierze krewniaczki trawy, takie jak ryż, kukurydza, zboża, proso i tym podobne. W tym miejscu znowu odwołam się do cytatu rozpoczynającego dzisiejszy odcinek. Okazuje się, że w aspekcie przetrwania ludzkości też wprowadza on w błąd. No bo technicznie rzecz biorąc, moglibyśmy żyć bez warzyw, owoców i innych przysmaków.
Każdy posiłek składałby się z produktów zbożowych lub miski ryżu, czego w sumie życzył nam kilka lat temu pewien polityk. Byłaby to dieta uboga, licznie składniki pokarmowe. Jak wynika z najnowszej piramidy żywnościowej, warzywa i owoce stanowią jej podstawę, czyli powinniśmy ich spożywać najwięcej. Z pewnością przy wyeliminowaniu z diety tych produktów zwiększyłby się w społeczności poziom otyłości i zapadalności na choroby cywilizacyjne. Kluczową kwestią jest fakt, że to nie pszczołom hodowlanym zawdzięczamy większość zapyleń. Odpowiadają za nie dzikie pszczoły, takie jak choćby różne rodzaje pszczolinek i murarek, drobnica wiosenna, lepiarka wiosenna, smuklik szerokopasy, misierki i wiele, wiele innych. Gdyby teraz zabrakło zapylaczy, to ich pracę musieliby przejąć ludzie. Wiem, że pojawią się tutaj głosy, że przecież są inne zwierzęta zapylające. No w sumie racja, ale to pszczoły odpowiadają za ponad 90% zapyleń. Pewnie w przyszłości można by użyć do tego celu robotów lub dronów, ale w obecnym momencie nie jest to możliwe na skalę przemysłową. Tak więc gdyby ludzie musieli przejąć zadania pszczół, to musieliby zostać za to wynagrodzeni. W 2015 roku Greenpeace szacował, że rolnictwo zawdzięcza pszczołom 4,1 miliarda złotych rocznie. Na świecie są to koszty przekraczające 250 miliardów euro, czyli ponad bilion złotych. Pomyśl o tym, co tu mówiłam, następnym razem, kiedy postanowisz zabić jakąś pszczołę. Co szkodzi pszczołom? Nie ma chyba współcześnie człowieka, który nie słyszałby o wymieraniu pszczół. No chyba, że jest eremitą żyjącym bez kontaktu z cywilizacją. Szacuje się, że w Polsce rokrocznie ginie między 10 a 20% pszczelich rodzin. Jeśli ten trend się utrzyma, to przyjdzie nam żyć o przysłowiowym chlebie i wodzie. Ale co tak naprawdę zagraża pszczołom i co jest powodem ich wymierania? Nie ma jednej prostej odpowiedzi na te pytania. Część przyczyn jest środowiskowa, część, ta przeważająca, antropogeniczna. Główne czynniki to waroza, choroba wywoływana przez roztocza, która potrafi w bardzo szybkim tempie wybić całą pasiekę. Nosemoza, choroba zakaźna, wywoływana przez jednokomórkowego pasożyta układu pokarmowego. Choroba przypomina objawami silną biegunkę. Dla pszczół jest śmiertelna. Chemiczne opryski. Wbrew temu, co sądzą niektórzy, chemia nie działa na organizmy wybiórczo, a dodatkowo może się akumulować. Nawet przy normalnych dawkach insektycydów, a wiem, że rolnicy, sadownicy i działkowcy lubią przesadzać, mają one tendencję do pozostawania na roślinach. Pszczoła zbiera taki skażony pyłek i nektar, zanosi go do gniazda i karmi nim innych mieszkańców. Substancje chemiczne kumulują się w ich organizmach i po jakimś czasie cała kolonia umiera. Naukowcy z Department of Environmental Health przeprowadzili badania, które dostarczyły przekonujących dowodów łączących masowe wymieranie pszczół ze związkiem o nazwie imidakloprid. Związek ten i jego pochodne oddziałują porażająco na układ nerwowy. Wzrost jego zastosowania datuje się na początek lat 90. Także w latach 90. pogłębiło się zjawisko CCD, z angielskiego Colony Collapse Disorder, czyli zespół masowego ginięcia kolonii. Kolejnym czynnikiem jest ocieplenie klimatu. Im dłużej przed nastaniem mrozów pszczoła pracuje, tym ma mniejsze szanse na przetrwanie zimy. Poza tym, im wyższa temperatura jesienią, tym większe szanse na zarażenie się pszczół warrozą. Monokultura, trawnikoza i betonoza. Żeby pszczoła była zdrowa, podobnie jak człowiek, musi mieć zdrową dietę. Powinna pozyskiwać pokarm z różnych gatunków roślin. Nie jest to możliwe, jeśli mamy do czynienia z ogromnymi uprawami tylko jednej rośliny, tak zwane monokultury, lub z brakiem roślin, jaki funduje im się w miastach w postaci powszechnej betonozy oraz na obszarach podmiejskich w postaci trawnikozy. Na wypielęgnowanych, regularnie ciętych i nawożonych trawnikach nie przeżyje żadne życie. No i na końcu ludzka głupota i zło.
Do prasy docierają każdego roku informacje o atakach wandalizmu dokonywanych na ulach rozlokowanych przy polach. Najczęściej sprawcy mordują w taki sposób dziesiątki, a nawet setki tysięcy pszczół w jednym miejscu. Jest to niewyobrażalna zbrodnia. Co mogę zrobić, żeby pomóc pszczołom? Mam dobrą wiadomość. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy życia pszczół. Tak, ty również. Za chwilę podam ci kilka rozwiązań, które możesz wprowadzić w swoim życiu i otoczeniu. Załóż łąkę kwietną lub przynajmniej posadź na balkonie rośliny miododajne. No bądźmy szczerzy, rośliny mają znacznie więcej pozytywów. Cieszą oko, pięknie pachną i dają pożywienie owadom. Jeśli masz ogród, rozważ zamianę choćby 1 m2 nudnego i trudnego do utrzymania trawnika w łąkę kwietną. Jeśli jednak mieszkasz w bloku, posadź kilka miododajnych roślin w doniczce. Najlepiej, żeby okres kwitnienia nie wypadał w jednym momencie i dostarczał pożywienia pszczołom przez długi czas. W artykule na blogu zamieściłam ikonografię przygotowaną przez Lasy Państwowe, na której znajdziesz nazwy wielu roślin miododajnych, a także kilka dodatkowych informacji o pszczołach. Zapewnij dzikim pszczołom schronienie w postaci domku dla owadów. W sklepach jest bardzo szeroki wybór takich konstrukcji, ale możesz też zrobić go samodzielnie. Jeśli masz dzieci, budowa takiego domku z pewnością dostarczy im zabawy, a także wyniosą z tego dobrą naukę. Nie musi to być duża konstrukcja. Dostosuj ją do przestrzeni, jaką posiadasz. Do środka powkładaj grube, puste słomki trzciny, ponawiercane otworami odpowiedniej średnicy na minimum 10 cm klocki drewniane, szyszki, cegłę dziurawkę i tym podobne. Najlepiej powiesić taki domek w miejscu bez silnych wiatrów, osłoniętym przed deszczem. Jeśli odwiedzają Cię ptaki, dobrym rozwiązaniem będzie, jeśli dodatkowo przód domku zabezpieczysz siatką. Tylko pamiętaj, żeby jej oczka były trochę większe niż rozmiar największego owada, jakie ma gościć Twój domek. Z racji ogromu zapylaczy, jaki mamy w swoim ogrodzie, też zbudowałam taki domek. No w sumie może już nie domek, a hotel, ale najważniejsze, że już jest chronieniem dla pszczół. Nie wypalaj łąk, ani długo zalegających na posesji dużych ilości gałęzi. Jest szansa, że stały się już one schronieniem dla owadów. Stosuj z umiarem i w odpowiednim czasie środki ochrony roślin. Nie zawsze uda się uniknąć chemicznych oprysków. Rób to jednak z głową. Przede wszystkim sprawdź dawkę. Ponadto pryskaj rośliny późnym popołudniem lub pod wieczór, kiedy pożyteczne owady pójdą już spać. Sadź rośliny rodzime. Nasze gatunki pszczół są przyzwyczajone do naszych roślin. Gatunki flory z drugiego końca świata, a nawet kontynentu mogą nie być odpowiednim pokarmem dla owadów. W miarę możliwości staraj się stosować ekologiczne i naturalne środki ochrony. A może nawet ochronę biologiczną? Zwykły wywar z czosnku odstrasza mszyce i nie szkodzi pszczołom. Biedronka lub złotok z kolei to naturalni wrogowie mszyc. W internecie wiele jest gotowych rozwiązań, jak dbać o ogród, nie szkodząc jednocześnie innym gatunkom. Nie zabijaj pszczół. Czasami mogą być natrętne, szczególnie jeśli próbujesz spędzić czas na dworze w otoczeniu czegoś słodkiego. Stosuj wtedy specjalne siatki zasłaniające te produkty. A jeśli pszczoła wleci ci do domu? Poczekaj spokojnie, aż usiądzie na szybie okiennej. Prędzej czy później to zrobi. Weź szklankę, nakryj owada tą szklanką i delikatnie wsuń kartkę papieru między nią a szybę. Tak złapanego owada wypuść na wolność. Być może jest to mały krok dla człowieka, ale duży krok dla pszczoły. Z pewnością dałoby się powiedzieć o tych przyjaznych zapylaczach znacznie więcej i chciałabym to zrobić, jednak nie wiem, jak u Ciebie wygląda z cierpliwością do przydługich podcastów. Mam nadzieję, że w przyszłości wrócę do tematu pszczół, bo są to niesamowite stworzenia, których pracy na co dzień nie doceniamy. Na zakończenie chciałabym podzielić się z Tobą miejscem w internecie, które odnalazłam robiąc research do tego artykułu, a który moim zdaniem dostarczy Ci mnóstwa wiedzy. Jest to strona dzicyzapylacze.pl. Strona poświęcona głównie dzikim gatunkom owadów zapylających. Znajdziesz na niej setki zdjęć z niesamowicie szczegółowymi opisami. Ufam, że temat pszczół również dla Ciebie jest istotny
Jeśli tak, podziel się swoim komentarzem pod wpisem na blogu, odcinkiem na YouTubie lub napisz do mnie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału. Już teraz zachęcam Cię do zapoznania się z następnymi. A więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.